Spotykamy się, żeby porozmawiać o twoim filmie Wytnij w klej, za który zostałeś nagrodzony Silver Eye Award na festiwalu w Wichlawie. Jaka jest geneza tego projektu? To było tak, że ja sobie kiedyś jechałem pociągiem i przeczytałem taki krótki artykuł o tym, jak skomplikowany jest proces organizowania przeszczepu serca i jak dużą rolę gra czas w nim. Czyli te 3 godziny, które jakby decydują o wszystkim, tam 3, 3,5. Wtedy, w tym momencie, w tym pociągu, wydawało mi się, że to wpadłem na jakiś w ogóle pomysł totalnie odkrywczy, żeby zrobić dokumentalny film akcji. Chciałem postawić na suspens w dokumencie, na tempo, na coś, co trzyma przy ekranie, bo często jak oglądamy filmy dokumentalne, to po prostu się nudzimy. Nawet przy tych dobrych dokumentach, które koniec końców obejrzymy i uznajemy, że są świetne, to gdzieś tam w trakcie wkrada się jakaś nuda. Ja chciałem pójść trochę w poprzek temu. No, czy mi się udało, to nie mi to osądzać, ale taka jest geneza. Co zadecydowało o tym, że pani zaangażowała się w ten projekt? Zaprosiłam Rafała do pracy nad dokumentem, innym dokumentem. I to było w czasie przygotowań do tamtego dokumentu, kiedy Rafał zaproponował temat przeszczep. Tamten temat też był medyczny, także jakby po linii medycznej poszliśmy. To też jakieś ma rodzinne twoje przyczyny, tak? No ma. No, cała moja rodzina to są lekarze i te szpitale i te choroby gdzieś tam zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem i mam, bo jako jedyny w zasadzie mój brat też został lekarzem. No to w zasadzie 85% członków mojej rodziny to zajmuje się leczeniem ludzi i ja jako jedyny tam gdzieś uciekłem. Jury w Wichlawie nagrodziło cię między innymi za to, że oparłeś się pokusie przedstawienia tego tematu z punktu widzenia dawcy i ten film ma rzeczywiście taką bardzo ciekawą konstrukcję. Ja bym powiedziała, że to jest konstrukcja fabularna. W jaki sposób rodziła się ta struktura? Ja chciałem przedstawić mechanikę procesu właśnie. Nawet był taki moment, że głównym bohaterem chcieliśmy zrobić tego faceta, który siedzi i odbiera telefony i dzwoni, czyli koordynatora w poltransplancie, czyli miejscu, gdzie koordynuje się całą akcję. No, później doszli do tego jeszcze inni lekarze i zacząłem to rozbudowywać, żeby pokazać całą mechanikę, jak bardzo jest to skomplikowane, bo w ciągu tych 3 godzin dzieje się naprawdę tyle rzeczy, że no, człowiek, który nie wie, nawet sobie nie wyobraża, jak dużo ludzi bierze udział w procesie walki o to życie jednego pacjenta. Dla mnie dużo ważniejszy jest taki przebieg, można powiedzieć fabularny, ale on to jest przebieg życiowy, wiesz, to tak się dzieje to w życiu po prostu, tylko to jest kwestia tego, jak się to pokaże na ekranie. No, może ktoś inny po prostu posadziłby tych ludzi przed kamerą i z nimi pogadał o tym i oni by powiedzieli, że tak się właśnie to wydarzyło i to też jest okej, okay, no ja tak nie robię, bo wolę robić to inaczej, wolę spróbować albo być przy tym, albo później ewentualnie w jakiś sposób taki paradokumentalny odtworzyć pewne sytuacje, żeby widz mógł zobaczyć kawałek życia, a nie o nim usłyszeć na przykład, nie musieć sobie go wyobrażać. Nigdy w życiu nie miałem żadnej operacji. Co do efektu finalnego montażu, to jest tam któraś wersja, bo mieliśmy taką pierwszą wersję, która była zmontowana według scenariusza i on to kompletnie się nie sprawdziło. I postanowiłem to przemontować, no, co mój montażysta po prostu bardzo się zmartwił, bo musiał jeszcze posiedzieć trochę, ale poprowadziliśmy te wątki równolegle i dzięki temu udało się uzyskać jakiś tam właśnie suspens, jakieś tam napięcie, że też trochę nieprzewidywalność tego, jak to się potoczy i to jakbym myślę uratowało w ogóle ten film. Z punktu widzenia produkcyjnego to był ciężki projekt. To, że robiliśmy kilka razy montaż, dźwięk robiliśmy kilka razy, to jest coś, czego należałoby uniknąć, ale czasami, no, żeby ten efekt osiągnąć, jest konieczne, bo właściwie no, ta końcowa koncepcja się rodziła w trakcie montażu, prawda? I też naszych rozmów, ocen, spotkań z kolaudantami, z których na przykład jeden wyszedł, powiedział swoją negatywną opinię i wyszedł. Demonstracyjnie. Pracowaliśmy dalej, nie przejmując się, no i myślę, że to dało efekty. To, co nagrodzili jurorzy w Wichlawie, no to jest przede wszystkim oryginalność tego podejścia i pokazanie takiego całego mechanizmu, którego zazwyczaj się nie pokazuje.
A pokazanie tego mechanizmu jakby daje widzowi takie przekonanie, że jest na czym się oprzeć, jest komu zaufać, że cała grupa ludzi pracuje codziennie małymi kroczkami nad tym, żeby te straszne operacje, dla każdego to przecież jest dramat egzystencjalny, ogromny, to jest kwestia życia i śmierci, że nad tym czuwa cała grupa ludzi. To myślę Rafał fajnie pokazał, znalazł tych ludzi, ci ludzie się otworzyli. Ten film może mieć duże powodzenie w dystrybucji i cieszę się bardzo, że dostaliśmy tę nagrodę w Silver Eye. Chcę powiedzieć, że jest to nagroda, która wspiera producenta i proponuje rok promocji filmu na różnych festiwalach dokumentalnych na świecie. I no, dzięki temu ten film będzie mógł być zobaczony i mam nadzieję kupiony. Ważne jest też, że po tej nagrodzie zgłosił się dystrybutor, co nie jest takie oczywiste, że polski, nieduży, półgodzinny dokument na dosyć trudny temat, nie jakiś spektakularny, nie o seksie, nie o przemocy, od razu zyskuje zainteresowanie dystrybutora. I mam nadzieję, że Telewizja Polska też go pokaże. Być może warto do tego... Zapelujmy może. Właśnie, tak. To jest nasz apel. Prosimy o pokazanie filmu w Telewizji Polskiej. Droga Telewizja Polska, bardzo proszę o emisję mojego filmu, którego to byłaś współproducentem i zapewniłaś 50%, prawie 50% budżetu. Także fajnie było, żeby te pieniądze, które wam brakuje, stały później wykorzystane w ten sposób, że film dociera do widzów. Dziękuję bardzo. A film odpowiada na wątpliwości, jak myślę, wielu ludzi, którzy stają wobec jakiegoś problemu zdrowotnego i są skonfrontowani z przeszczepem. On daje pewne takie przesłanie, że można zaufać, że można oprzeć się na tym systemie, który działa, że tam są ludzie odpowiedzialni po drugiej stronie, którzy walczą o nasze życie i zdrowie. I to, myślę, bardzo dobrze w tym filmie wyszło. Ja się chciałam zapytać jeszcze o twoje relacje właśnie z tymi bohaterami czekającymi na przeszczep. Czy ta świadomość, że oni w każdej chwili mogą odejść, tak naprawdę buduje dystans, czy właśnie wręcz odwrotnie zbliża? To zależy od ludzi. Był taki jeden bohater, z którym kompletnie nie mogłem złapać żadnego kontaktu. Z jednym się zaprzyjaźniłem. Z jednym mamy dobrą taką kumpelską relację, bo to są w ogóle świetni ludzie, bo oni poprzez swoją chorobę są trochę wyłączeni i jeśli już się zgodzą, bo to też zależy od człowieka, czy się godzi na wpuszczenie kamery, czy nie, ale jeśli już się zgodzą, to oprócz tego jednego faceta, z którym kompletnie nie mogłem się dogodzić, w ogóle nie wiem po co on się zgodził, bo wpuścił nas do tego domu, a później po prostu nie pokazał nam nic. I nic nie dał od siebie, oprócz tego, że posiedział z nami przez ten krótki czas. To pozostali, to są, bardzo się otwierają, są w jakiś sposób nawet, nie wiem, chyba się cieszą, że ktoś się nimi zainteresował, bo oni są tacy trochę jednak na marginesie życia, bo nie mogą, bo to serce im nie pozwala, bo nie mogą nawet, kurczę, wejść po schodach na parter, na pierwsze piętro. Na parter jakoś tam wejdą, ale... Także nie, wydaje mi się, że dystansu nie było jakiegoś tam ze względu na to, że byli tak ciężko chorzy. Oczywiście jest świadomość tego, że to jest delikatna materia, oni wszyscy mogą odejść. No, zmarło podczas realizacji tego filmu kilka osób, trzech bohaterów tak naprawdę. Jeszcze miałem do czynienia z innymi śmierciami, ale to już wynikało z dokumentacji tego wątku pobierania organów, także no wesoło nie było, no, ale taki temat. W Wytnij wklej widać właśnie, że ty korzystasz z tych rozwiązań fabularnych, kręcąc dokumenty. Właśnie nie chodzi tylko o strukturę, ale też budowanie napięcia, tak jak powiedziałeś. Czy to działa również w drugą stronę? Czy kręcąc fabułę korzystasz ze swojego doświadczenia dokumentalisty? Ja już nie pamiętam, bo tak dawno fabułę robiłem, że nie wiem, muszę chyba znowu zrobić, ale to bardzo trudno jest zrobić fabułę. Ja też mocno działam intuicyjnie i to nie było tak, że ja sobie zaplanowałem, że ja będę takie dokumenty robił, że jakoś to rozrysowałem, że mogę robić dokumenty w taki sposób, albo w taki. Po prostu od samego początku, już w szkole filmowej,
robiłem w ten sposób filmy i to był jakiś mój wybór wynikający z może z niechęci do filmów dokumentalnych gadanych, może z niechęci do takiej telewizyjnej roboty, chociaż ja szanuję dokonania twórców, którzy w ten sposób działają, bo nie mi to oceniać, co jest lepsze. Ja po prostu mówię tylko o sobie, że ja zawsze czegoś innego oczekiwałem dokumentu i wiem, że to tak jest może trudniej robić. Ja popełniam wiele błędów i pewnie będę dalej popełniał jakieś tam błędy, robiąc filmy w ten sposób, ale taka jest moja droga, po prostu nie zamierzam jej zmieniać. Myślałam, że nam zdradzisz jakieś szczegóły swojego projektu w Ałkonie, bo jest taka informacja, że przygotowujesz pełnometrażowy debiut fabularny. No to jest coś, nad czym pracuję. Jestem cały czas na dość wstępnym etapie pisania. To jest pomysł o współczesnych takich 30-latkach z odwołaniami do filmu Felliniego, ale nic więcej nie mogę powiedzieć w tej chwili. Ponieważ jednak odnieśliśmy pewien sukces, więc czasami się coś udaje, to zaprosiłam Rafała do pracy nad kolejnym dokumentem, znowu o lekarzach. Ale więcej nie zdradzimy na razie. Może przynajmniej przy tym filmie będzie mniejszy tak zwany death toll, czyli... Tak, nie będzie, trup nie będzie padał przy tym filmie. No właśnie, raczej. Tak.